Gracze dzielą się na dwa typy, ci, którzy grają oraz ci, co nie mieli jeszcze przyjemności grać w technologii HDR, czyli obraz wyświetlany w szerokim zakresie tonalny, czyli mówiąc prościej, bardziej żywe i naturalne kolory. I jak już raz doświadczysz je w akcji, to negatywnym skutkiem ubocznym będzie to, że naprawdę nie chce się już wracać do standardowego obrazu. Innym pięknym wynalazkiem ostatnich lat jest streaming gier, czyli możliwość przesyłania obrazu z peceta do znajdującego się w innym pokoju telewizora. I to nawet bezprzewodowo, choć tutaj mogą być potrzebne dodatkowe akcesoria w postaci wzmacniaczy sygnału Wi-Fi. Jednak problem występuje, gdy chcemy te dwie rzeczy ze sobą połączyć, ponieważ by streamować HDR, to po pierwsze potrzebujemy monitora HDR podpiętego do komputera. Bo nawet jak mamy telewizor z tą opcją w innym pokoju, a do peceta podłączony jest zwykły monitor, to nie będziemy mogli streamować gier w HDR-ze. I jeszcze do tego musimy mieć zainstalowaną aplikację, która wspiera tę technologię. I tak dla przykładu, takie Steam Link jej nie wspiera. W mrocznych czasach trzeba było niestety dźwigać nasz sprzęt z jednego pokoju do drugiego, co było mocno upierdliwe. Okej, to czy istnieje możliwość streamowania gier z HDR-em bez potrzeby posiadania monitora HDR? Gdyby odpowiedź brzmiała nie, to nie byłoby tego filmiku, racja? Także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Jeszcze zaznaczę, że poradnik jest tworzony z myślą o posiadacza kart graficznych firmy GeForce serii GTX 10 i w górę. Na samym początku będziemy potrzebowali paru rzeczy. Aplikację Moonlight, która umożliwia streamowanie gier z komputerów wyposażonych wcześniej wspomniane w GeForce'y. Jeśli w Twoim Smart TV nie ma możliwości ściągnięcia tej aplikacji, jak na przykład w Samsungu, to będziesz musiał się zaopatrzyć w przystawki wspierające HDR, jak na przykład Xiaomi Mi Box S lub Amazon Fire TV Stick 4K. Chyba że masz Shield TV, to masz zapomnieć o aplikacji Moonlight. Klawiaturę i myszkę bezprzewodową, w jakim celu to później przedstawię, oraz najważniejsze w tym zestawieniu, czyli HDMI 2.0 Edit Emulator model numer 32115 firmy Lindy. Co robi te małe urządzenie wielkości zwykłego adaptera HDMI? Ano, stosuje pewną magię, dzięki której potrafi wchłonąć moc naszego telewizora 4K i zapieczętować go w sobie do dowolnego użytku. Czyli krótko mówiąc, masz telewizor 4K w tym oto małym paluszku. A mówiąc językiem ludzi normalnych, to urządzenie pozwala skopiować tryby wyświetlania, dzięki czemu można podłączyć je do komputera, a ten będzie myślał, że w rzeczywistości jest podłączony do telewizora 4K z HDR-em. Na rynku jest sporo podobnych urządzeń, ale zdecydowana większość z nich nie wspiera HDR-u, a przecież o to nam właśnie chodzi. Okej, to czas przedstawić, jak to zrobić. Najpierw chcemy czy nie, to musimy przenieść nasz komputer pod nasz telewizor. Ale jak dobrze pójdzie, to tylko raz i nigdy więcej. Następnie podłączamy kabel HDMI od telewizora do naszego emulatora, a następnie połączony zestaw wkładamy do wejścia w karcie graficznej. W niektórych przypadkach, jak tutaj, do pomocy przyda się małe lusterko w celu obserwowania świecących diod. Po włożeniu zaświeci się tylko zielona dioda, a gdy zgaśnie, to odłączamy tylko sam kabel od telewizora, i wtedy dioda na niebiesko powinna zacząć migać. To musimy w ciągu 5 sekund szybko z powrotem podłączyć kabel do emulatora. Chwilę czekamy i gdy diody będą świecić się na zielono i niebiesko jednocześnie i stale, to możemy bezpiecznie wyciągnąć nasze małe ustrojstwo. Odłączyć kabel od telewizora i od tego momentu wystarczy włożyć sam emulator do karty graficznej i gdy oba diody się zaświecą, to będzie oznaczać, że wszystko poszło zgodnie z planem. I od tej pory nie musisz już więcej podłączać monitora. Tylko wcześniej trzeba ustawić na przykład Steama, aby uruchamiał się i logował automatycznie przy uruchomieniu komputera. Czyli można odtrąbić zwycięstwo! Czyżby? I tutaj doświadczyłem pierwszego błędu, a mianowicie przed podłączeniem kabla HDMI musisz ustawić telewizorze tryb HDR. I niestety w moim przypadku to po wyjęciu kabla musiałem ponownie ustawić tryb HDR i szybko go wpiąć z powrotem, a przypominam, że miałem na to tylko 5 sekund. Po wielu próbach w końcu udało mi się zmieścić w czasie.
Super, no to uruchamiamy Steam Linka i witaj świecie HDR! Co jest? Co się dzieje? O matko jedyna! Oczy! Moje oczy! Biel! Widzę biel! Biel tylko widzę! Kolejny problem to pomimo wykrywania sygnału HDR przez system Windows 10 i gier, to odwzorowanie bieli i czerni jest niepoprawne. O ile czerń wydawała mi się jeszcze ok, to z bielą już nie i nie pomogło nawet kalibrowanie ustawieniami w grze, w systemie oraz w telewizorze i kończyłem zawsze z obszarami zbyt jasno oświetlonymi, które nie powinny mieć miejsca. Na tym etapie myślałem, że wydatek poszedł w las i urządzenie te po prostu źle przetwarza sygnał HDR. Jako że i tak planowałem zmienić mój standardowy monitor na monitor ultra panoramiczny, to wybór padł na model z HDR-em. I wiecie co? Ten sam efekt miałem, co bardzo mnie wkurzyło, ale dało trochę nadziei, bo skoro nawet z monitorem HDR jest ten sam efekt, to może problem leży całkiem gdzie indziej. W szukaniu rozwiązania w sieci trafiłem na aplikację Moonlight, odpowiednik game streama znanego chociażby z Shield TV i do tego wzbogacono dodatkowe opcje, jak na przykład dowolne ustawienie przepływności bitu wideo, ale najważniejsza funkcja okazała się ta, czyli opcja włączenia wsparcia dla HDR, gdy odpowiednie warunki są spełnione. A więc włączyłem Destiny 2 i hurra! Działa wszystko jak należy. Następnie włączyłem Final Fantasy 15 i o moje biedne oczy. To samo co wcześniej. Gry, gdzie wcześniej musisz włączyć HDR w ustawieniach Windowsa 10, dalej źle je wyświetlały. Godziny spędziłem szukając rozwiązania w sieci i w ustawieniach i nic. Nagle tak totalnie od niechcenia odpaliłem Steama przez Moonlighta i szok, niedowierzanie. Zadziałało. I to nawet z grami poza Steamem, jak na przykład z Game Passa. Jedynie co musiałem zrobić, to wyjść z trybu Big Picture w Steamie za pomocą kombinacji Alt F4 dzięki bezprzewodowej klawiaturze. A następnie uruchomić grę na przykład z Game Passa i voila! Mogłem cieszyć się HDR-em tak jak to zostało nam przekazane w pecetowej księdze rasy panów. Sprawnie działał również nasz mały emulator, czy problem leżał po stronie oprogramowania. Ale dlaczego działało tylko po uruchomieniu Steama przed Moonlight? Nie znam się na szczegółach oprogramowania, ale podejrzewam, że po prostu metadane odpowiedzialne za HDR były wtedy przesyłane w trakcie streamingu, podczas gdy odpalane gry w inny sposób nie przesyłały tych informacji do telewizora. Jeśli moje przypuszczenia są mylne i wiesz dokładnie czemu tak się dzieje, to zachęcam do podzielania się tą wiedzą w komentarzach. Jeszcze taka rada ode mnie. Pada lepiej podłączyć bezpośrednio z naszym komputerem niż do przystawki, ponieważ w tym drugim przypadku pad nie do końca działał mi poprawnie. Jak nie masz wewnątrz komputera modułu Bluetooth, to zawsze można kupić sobie taki bezprzewodowy adapter na USB. Podłączyć naszego pada i następnie tylko grać, 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 grać. Jeśli film pomógł Ci rozwiązać ten specyficzny problem, to daj łapkę w górę, zobacz również inne moje filmiki. Jak się spodobają, to zasubuj kanał, ustaw dzwoneczek, by być powiadamiany o moich nowych produkcjach oraz zachęcam do obserwowania mnie na Facebooku oraz Twitterze. Linki znajdziecie w opisie. A tymczasem życzę Wam wszystkim zdrowia i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!